Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Dog's Life. Tak, wreszcie wracamy z serią. Ale na początek, how? Żałośnie się czuję. Ale dobra, jak się okazuje, przypomniało mi się, o co chodzi z tamtym gościem. Otóż musimy mu przynieść jakiś mikrofon skądś. Nie wiem, gdzie on jest, niestety, ale jak go znajdziemy, tylko to go tutaj przyniesiemy. Więc teraz sądzę, że nie będziemy iść tutaj, bo to jest jeszcze jakaś inna droga, a będziemy sobie po prostu dalej szli tym tą drogą. Jak skończymy tą drogę, to wtedy tu wrócimy i przejdziemy do tej kolejki. Będzie fajnie, mam nadzieję. Mini wała. O, to jest ten kurort, dobra, pamiętam. Pamiętam to trochę. Dobra. Pierwszy to jest. Okej. Okay. Jakiś bardzo niebezpieczny hełm. No, ale ja nie chcę tu! Nie chcę zapisywać. Damn it! Dobra, dźwięk. Nie chciałem zapisywać. No, bardzo niebezpieczny kask mamy. Więc musimy się postarać nie wywalić. Bo jak się wywalimy, to taka trochę dupcia będzie. A w złym tego słowa znaczeniu. Jestem okropny. O, tu jakaś kostka leży. Więc sobie weźmiemy. Zakładam, że to po prostu jakiemuś motocykliście musimy oddać, czy coś. Nie pamiętam dokładnie tego poziomu, pamiętam tego, co tu się robiło. Mniej więcej. Oh no. Oh no. Jestem przygotowany. Oh no. No tu jest coś. Tu jest coś. Where is this? Okej, tu jest coś. No chyba nam się to udać. Jest dalej, tutaj. Gdzie jest dalej, gdzie jest dalej? Tutaj. Myk. Gdzie jest dalej? Halo, tutaj. Gdzie jest dalej, tu. Tu. No i teraz prostej. Myk, zrobiłem to. Przypadkowo, ale zrobiłem. No, wolę tak pokrążyć najpierw to, żeby mieć mniej więcej ogarnięte przypomnienie, takie jakby. A tak, no ogólnie Dog's Life nie było dla tych, co oglądają tą serię, bo wiem, że ona jest bardzo... nie dużo osób ją ogląda, ale ci, co oglądają, to mam nadzieję, że przynajmniej mają coś z tego, że są... troszkę, no nie wiem, że dla nich ta seria jest warta oglądania, to pozdrawiam tych ludzi. To jest maska... maska Elvisa. Czapka Elvisa. Ej, w sumie to sobie będę Elvisem. Aha, bo to jest chyba przebranie jakieś. No dobra, no to jestem Elvisem. Zawsze chciałem być Elvisem. Moje największe marzenie to było zostać Elvisem Presleyem. Oh no, a to co jest? To jest chyba jakieś, nie wiem, peruka, laski jakieś. Nie, ale to było już. No i największym marzeniem było zostanie Elvisa Presleya. Nawet śpiewać nie umiem, a co dopiero zostawać Elvisem. Oh no. Ja, no ile tutaj zapachów jest. Tak wiem, mam najpierw robić kości, a nie zapach, ale dobra. Nie wiem, dlaczego nie mogę mieć założonej peruki i kopać, ale dobra. Znaczy, w sumie to trochę ma sens, bo przecież no nie mogę zawrócić tych pięknych włosów. Więc zbiorę sobie tak wszystkie, tylko nie jeden zapach. Żebym jak tu przylazł, to miał od razu prawie że na gotowca. No, więc muszę zapamiętać, że przy tej barierce, przy górce
I będzie fajnie. Więc może ja najpierw pójdę tu. Nie dostałem nic, okej. Tu sobie przyjdę. Jest jakiś kask. Elo, elo, co ty chcesz, gościu? Footprint time? Marvelous! Bring me the rest of my beloved wigs, and my tremendous talent will burst forth in all its gorgeousness. Well, bless them my soul. This wig makes me all shook up. Ej, pomidory. Musimy coś znaleźć, żeby on się spodobał wszystkim. Więc weźmiemy może to. Nienawidzę, ale na serio, ludzie, przepraszam za dźwięki samochodów, ale na serio, no po prostu nie da się wytrzymać w tym gorącu. Próbowałem, nie da się, przepraszam. Może to ci pomoże, typie. Super! Collect two more wigs and I'll throw you a simply scrumptious bony maroney. That's odd. Now I feel this strange urge to put on a dog collar. Ej, to jest dobre. Nie znacie się. To jest dobre. Teraz to mi jest na serio przykro, że mi się to podoba. Nie wiem. A jolo, bądź disco, kurde. Nie wiem w sumie, w jakich czasach rozgrywa się ta gra, więc nie wiem, jak to jest. Ale dawaj disco. Disco niestety nigdy nie umiera. Znaczy, nie mam nic do normalnego disco. Do tego disco, co jest w tych czasach. To jest katastrofa. Też nie jest takie złe. No ja pierdzielę, no nic, no... Nie zadowolisz ludzi, nie zadowolisz po prostu. Znaczy to w sumie zależy, czy jakbym przyniósł od razu tą dobrą czapkę, to wszyscy by byli szczęśliwi. Dobra, bądź laską. To, no, to na pewno im się spodoba. You sweet thing. There's no business like show business. Voila! Okay. Oh, that other stuff is too loud. My sensitive nerves need soothing. What the fuck? What the hell? No co, jak teraz była w... co? Nie rozumiem. I can't even. Dobra, chodźmy do tego kościółka. Tu coś jest. Dobra, czy to przypadkiem? Nie, no to nie może być jedna misja. Jak się zablokował u jedny? Aż mi go żal troszeczkę było. Dobra, ale przynajmniej też kość znalazłem. Nie, no to było zarobiste. Chyba, tak, już pamiętam, jak jest drugie zadanie, tylko czy oni mnie wpuszczą jako mnie? Nie, nie wpuszczą chyba mnie. No. Muszą, wpuszczą tego małego pieska. No co, trzeba... Trzeba iść po żółte albo czerwone, no i... No i załatwić pieska małego.
To jest ten... A, to jest Berek, okej. Okay. Too easy for me. Nie wychodzi mi trochę David Humphrey. Tak, nie David Humphrey. Ja. Pixie Fru, I told you not to wander off. I need you to get rid of some rats. Uh-oh. No, najpierw... Kto był najpierw? Na końcu był Kirk Thornton. No tak, David Humphrey. Nie wychodzi mi zbytnio. Ale staram się, staram. Dobra, więc cały myk polega z tym zadaniem na tym, że musimy wrzucić... szczury do... śmietnika. Nie pytać się mnie po co. Znaczy pewnie, żeby się... ich pozbyć, tak zgaduję. Dlatego mamy po prostu multum czasu. No tak, no musimy się ich pozbyć i na serio. To zadanie jest według mnie jednym z tych trudniejszych, biorąc pod uwagę ile czasu na niego mamy też. Ale no też przez to, że one no, czasem mogą nie wpaść. I nie daj Boże, nie zauważymy tego i no co, no. No tak trochę dupa. Where are you? Dobre jest to, że przynajmniej jak skończymy w tej jednej lokacji, powiedzmy, że tutaj na przykład no, w kuchni, już żadna tam, żaden szczur, żadna mysz tam nie wejdzie. Tam są po prostu te dwie przypisane, one już tam nie wejdą i jest fajnie. To jest bardzo dobre. A właśnie, trzeba tego... A, no tak, przecież wy nazywacie w komentarzach tego psa. Znaczy, ci co oglądają, nazywają mi w komentarzach. A, siema. Ale spokojnie, oczywiście nic, nie robimy tutaj im krzywdy. Po prostu je zamykamy, a później wywalimy je na dwór. Więc spokojnie, obrońcy praw zwierząt i tak dalej, nic się tu nie dzieje. Złego. Po prostu je wypuszczamy. Bo tu by sobie krzywdę zrobiły, albo coś gorszego. No serio, czasami sądzę, że muszę coś takiego mówić, biorąc pod uwagę, że jak sobie przeglądam różne takie filmy o zwierzętach, no... chociażby z takiego no, utrzymywania zwierząt, że jakieś poradniki czy coś, duperele, to, i to jest fajne, no, lubię to sobie czasem pooglądać. You did it, Pixie Fru-Fru! You're as good as any Boom City rat-catching dog! Boom City, the name rings a bell. That's where those dognappers said they were headed with Daisy. Time to find and rescue Daisy. Oh yes, she will be mine. Boom City, here I come. I hope. Wolę po prostu, lubię to po prostu oglądać, żeby się dowiedzieć na przykład co się robi z jakim zwierzęciem, albo na przykład, no nie wiem, no jak zadbać o jakieś przyszłe zwierzę. Fajnie się to ogląda. W szczególności się fajnie się tego słucha, jak ktoś ma po prostu taki świetny głos do poradników. To jest po prostu amazing. Nie zalubię na tego słuchać. Jak komuś się to nie podoba, no cóż. Nie mnie to oceniać. Dobra. Wystarczy nam znaleźć tylko te 5 fioletowych zapachów i... No w sumie zrobię ten jeden żółty, żeby go mieć od razu... Spokoju. To jest sikanie, co nie? Tak, to jest chyba sikanie. Let's go. 3, 2, 1, go.
52 punkty, bojać. Boje, na ten dopiero teraz, nie no, przegram. Ma za mały spryskiwacz, o nie. O nie. Oh no. Ek. Ja cię już praktycznie, no, zjechałem cię, no po prostu, no, zostałeś zgnieciony po prostu. Ale jak widzieliście, on już taki biedny leciał, żeby mi zakosić, żebym nie mógł nic zrobić. A tu jeszcze bardziej żałośnie wyszło. W ogóle mam prawie dwa razy więcej kości niż on. Znaczy prawie, mam ponad dwa razy więcej kości niż on. No nie, ten odcinek nie będzie za długi. Nie chcę mi się zbyt długich odcinków teraz robić. Taki mam se kaprys. No i chyba w sumie to zrobiliśmy całe to. Zrobiliśmy to jest dodatkowo koniec tej ulicy, więc w następnym odcinku chyba polecimy tam na tą... jak to się nazywa? Na tą... kolejkę. No na razie no... Aha, no tak. Jeszcze fioletowe zapachy. Przepraszam, zapomniałem. Zapomniałem. Przyznaję się do błędu, zapomniałem. Więc zrobimy to teraz, now. Tylko gdzie to może być? Może są jakieś... Nie, to zdecydowanie nie ma zapachów żadnych. Jeszcze dwa. Może będą jakieś... Nope. Czy może jakieś będą... Tu nie ma... Tu nie ma... Tu nie ma... Też nie ma... To na dole sprawdzałem, no na dole sprawdzałem, to wiem, że tam nie ma, ale tu... Muszę się trochę rozejrzeć, trochę bardziej. Tu. Może coś być tutaj, bo w końcu tutaj mnie wziął ten niebieski i może czegoś nie zauważyłem. Wydaje mi się, że coś, wszystko tutaj wyzbierałem. Gdzieś są dwa. W każdym razie. Muszę je znaleźć. No, mi się wydaje, że tak powinno być. No bo w tym lesie nic tu nie było. W tym takim małym, no, lesie. Trzy drzewa na krzyż to nie jest... To nie jest las od razu. Pixel, no. Ja cię proszę. Chyba, że... Teraz mogę tu wejść. Ha, mogę. Więc tu pewnie coś będzie. No, oczywiście. Ja od razu wiedziałem. To było zaplanowane. Na stopę. Kiselku. Dobra. Więc no, teraz już na serio mogę się pożegnać. Jeszcze tylko pójdę po tą kość. I będzie już po odcinku, więc... Ja mam już kości? 79. A więc to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Oczywiście zobaczymy się w następnym i w jakimś za pojutrze się pojawię. A więc dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć. Pa, pa! Control!